Cześć moi drodzy, dzisiaj będę Wam opowiadać o osobie, która chyba jednoznacznie kojarzy nam się sympatycznie i pozytywnie. Pani Katarzyna Skrzynecka jest osobą orkiestrą, wokalistką, aktorką, prezenterką, osobowością telewizyjną, więc myślę, że dzisiaj, jeśli chodzi o jej życie zawodowe, będę miała Wam o czym opowiadać. Ale niemniej działo się w jej życiu prywatnym i dzieje do dzisiaj. Aktorka długo szukała miłości, no i kilka skandali przy tej okazji wybuchło, choć myślę, że może na wyrost to słowo, ale sami ocenicie. Natomiast dzisiaj jej życie prywatne jest ułożone, choć nie ukrywa, że gdy znalazła miłość, długo czekała jeszcze na kolejną, tę rodzicielską. Jak sobie z tym radziła i jak udało jej się pokonać przeciwności, zdradzę Wam dzisiaj, oczywiście w tym odcinku. Będzie także droga do kariery, kilka słów o dzieciństwie, więc wszystko to, co lubicie na moim kanale, będzie, zapewniam, więc nie pozostaje mi nic innego, jak przejść do rzeczy. Dzisiejszą naszą gwiazdą jest Katarzyna Skrzynecka. Zapraszam! Katarzyna Skrzynecka urodziła się 3 grudnia 1970 roku w Warszawie. Jest jedynaczką, bowiem jej rodzice, inżynier z wykształcenia, a także matka, która była technikiem dentystycznym, długo starali się o potomstwo. Gdy się to w końcu udało, jak domyślacie się, córka była ich oczkiem w głowie. I choć w owych czasach, no ale myślę, że dzisiaj też często chyba oczekiwano bardziej chłopców, no ale rodzice pani Katarzyny mieli zupełnie odwrotne marzenie. Ludzie się dziwili, że nie o syn, a ja wiedziałem nawet, jak ona ma wyglądać. Blondyneczka z ciemnymi oczami, mówił ojciec Katarzyny Skrzyneckiej, która później skończyła stołeczną szkołę muzyczną drugiego stopnia w klasie fortepianu. Była także na stypendium w Paryżu, a później studiowała w Warszawskiej Akademii Teatralnej, którą ukończyła w 1993 roku. Potem zaczęła karierę teatralną na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie. Pierwszą aktorską rolę zdobyła jednak wcześniej, bo w wieku 15 lat zaledwie. I było to w filmie Pewnego letniego dnia z 1981 roku. Pierwszym filmem fabularnym, w jakim zagrała już tak pełnowymiarowo, była Cynga z 1991 roku. A do najważniejszych ról w teatrze z początku jej kariery należą te ze spektakli Metro, Evita czy Chicago. Natomiast późniejsza kariera pani Katarzyny skupiła się już na produkcjach raczej telewizyjnych. Widzowie mogli ją poznać dzięki takim serialom jak Baobab, czyli Zielono mi, Na wspólnej, Bulionerzy, Na dobre i na złe czy Lokatorzy. Ale występowała także w teatrach, komedia, bajka czy kamienica. Natomiast tak jak już Wam powiedziałam we wstępie, przez wiele lat pani Katarzyna szukała prawdziwej miłości. Było to dla niej bardzo istotne, ale niestety nie do końca na początku wychodziło. Jak to mówi moja mama, za długie czekanie, dobre śniadanie? Czy coś w tym stylu? Ale historia pani Katarzyny pokazuje, że faktycznie. Początkowo łączono ją z różnymi mężczyznami, również z amantami kina, jak na przykład Pawłem DeLongiem, ale szybko okazało się, że jej serce skradł ktoś o bardziej egzotycznym pochodzeniu. Zakochała się w początkującym i 7 lat młodszym piosenkarzu Feridzie Lakrdar. Ten związek bardzo się podobał kolorowej prasie, budził zainteresowanie, to też pisano na ich temat sporo. Wybrali się podczas wyborów mistera znanej rozgłośni. Aktorka była w jury, a jej ukochany występował z boysbandem High Street. Do Warszawy wracali pociągiem, ale nie razem. Ale potem zrządzenie losu sprawiło, że wysiedli na jednej stacji i żadne z nich na tej stacji nie chciało wysiąść i przez pomyłkę tak się zdarzyło, więc uznali to za przeznaczenie. Jak się domyślacie, w 2000 roku ten związek, szczególnie że pani Katarzyna była 7 lat starsza, jak to możliwe, wzbudził dość duże zainteresowanie. Związek ten rozkwitał, a aktorka nie ukrywała, że jest bardzo zakochana i bardzo szczęśliwa. Wspierała ukochanego jak tylko potrafiła. Choć rodzice nie do końca byli zadowoleni, tabloidy donosiły, że uważali ten związek za szaleństwo. Jeśli człowiekowi, którego kocham, mogłam zdjąć z głowy zmartwienia finansowe, nie widziałam powodu, by dzielić rzeczy na jego i moje. Ważniejsze od spraw materialnych było uczucie, tłumaczyła aktorka, gdy sugerowano jej, że być może jej popularność nieco przyciągnęła jej partnera, że być może właśnie te względy finansowe. Jednak wkrótce zaczęto plotkować również o zaręczynach. I faktycznie aktorka potwierdziła w rozmowie z Wojciechem Jagielskim. Jak mówiła, stała przy zlewie w kuchni, przygotowywała kolację, w
Wtedy jej narzeczony powiedział: kocham cię, czy zechciałabyś, bym został twoim mężem, a ty moją żoną? I usłyszał tak. Ale jak pamiętacie, do ślubu nigdy nie doszło. Para rozstała się w 2002 roku, tuż przed walentynkami. Byli razem 2 lata, a okoliczności rozstania również dotarły do prasy kolorowej. Zatrzymaj pierścionek, niech będzie pamiątką. Ja się wypaliłem, miał powiedzieć Skrzyneckiej ukochany. Tak załamało panią Katarzynę, że według tych samych gazet trafiła aż do szpitala. Wylansował się na kasie, a gdy przestała być mu potrzebna, odszedł. Skrzynecka była zdruzgotana, nie mogła spać ani jeść. Wylądowała w szpitalu, miała anemię, całymi miesiącami dochodziła do siebie. Czytaliśmy wtedy, a te informacje miał donosić oczywiście ten słynny, już jak wam wielokrotnie opowiadałam, znajomy gwiazdy. Nie podpisany w żaden sposób i tak dalej, więc z doświadczenia wiem, że nie ma pewności, że w ogóle ktoś taki istnieje. Ale szczęście szybko miało uśmiechnąć się do gwiazdy, bowiem miała na swojej drodze spotkać swojego pierwszego męża i tak się właśnie stało. Zbigniew Urbański był osobą spoza show biznesu, bo był komisarzem Komendy Głównej Policji. Poznali się podczas wręczenia nagród policjantom, którzy walczyli z piractwem fonograficznym. Faktycznie dość szybko między nimi zaiskrzyło i bardzo szybko zdecydowali się również na poważne deklaracje, czyli zostali małżeństwem. A ślub był jak z bajki. W 2003 roku odbył się w kościele Świętej Anny na Wilanowie. Katarzyna była w klasycznej, pięknej sukni białej. No i wszystko miało już od tej pory podpisywać się pod tezę: żyli długo i szczęśliwie. I choć początkowo bardzo szczęśliwie, to jednak niedługo. Bo już 3 lata po ślubie pojawiły się pogłoski o kryzysie małżeńskim. Sugerowano, że kariera była dla pani Katarzyny ważniejsza niż macierzyństwo, czemu aktorka bardzo dobitnie zaprzeczała. Ale to było też pokłosie tego, że brała wtedy udział w akcji promującej plastry antykoncepcyjne. Mniej więcej w tym okresie to było. Co jeszcze w owym czasie w Polsce było takie, wiecie, dość egzotyczne i że jak to i w ogóle. Jednak pani Katarzyna potem przyznała, że faktycznie plotki donosiły o prawdzie i rozstaje się ze swoim mężem. W niczym nie zawiodłam ani jako żona, ani jako przyjaciel. Nigdy nie zaniedbałam naszego związku, uczuć, wspólnego domu, czasu dla rodziny. Widać, Zbyszek znalazł powody, dla których nie czuł się w rodzinie szczęśliwy. Nie było mi dane ich jasno poznać, przyznała. I mówiła również, że jej zdaniem decyzja o rozwodzie była spowodowana tym, że jej mąż postanowił ułożyć sobie życie z inną kobietą, z którą na dodatek pani Katarzyna w owym czasie pracowała w TVN-ie. Pomimo wszystko uważam, że byliśmy szczęśliwym małżeństwem i było to najlepsze, co mnie mogło w życiu spotkać. Mąż zdecydował inaczej. Oddałabym wiele, by tak się nie stało. Rozwód orzeczono w 2007 roku, a pani Katarzyna jeszcze w programie Ibisza Zrozumieć kobietę przyznała: na etapie, kiedy byliśmy małżeństwem, Zbyszek cały czas twierdził, że nie. A ja wierzyłam, choć miałam różne przesłanki z różnych stron. Powiedziała pytana o to, czy mąż ją zdradzał. Ona tego nie kryła i rozmawiała o tym oficjalnie z wieloma osobami z naszej wspólnej pracy, bo obie pracowałyśmy w TVN-ie, w związku z czym to była rzecz powszechnie wiadoma wszystkim, tylko nie mnie, mówiła na temat nowej partnerki męża. A ten jej odpowiadał: jeśli twierdzi, że ją zdradzałem, to szkoda, że nie powiedziała tego w sądzie na rozprawie rozwodowej, bo przecież dostałaby rozwód z mojej winy, ale wtedy siedziała cicho, mówił pan Zbigniew w Fakcie. Ale później ożenił się z tą kobietą, o której mówiła pani Katarzyna. Małżeństwo doczekało się trójki pociech. Ale aktorka podkreślała w wywiadach, że nie ma pretensji do nikogo, tylko do swojego męża. Nawet gdyby jakakolwiek kobieta próbowała rozbijać cudze małżeństwo, prawdziwie kochający mąż byłby na takie umizgi odporny jak skała. Ja się z tym zgadzam. Zawsze uważam, że to nie do kochanki trzeba mieć pretensje, tylko do męża. A co chcieć od kochanki? Czy ona ci coś ślubowała? Nie, to mąż obiecywał, albo żona. Więc przestańmy usprawiedliwiać panów, że oni zostali uwiedzeni, biedni nie wiedzieli, no po prostu chcieli zostać w tym małżeństwie, chcieli być w porządku, ale jakoś tak te wredne kobiety ich ciągną na manowce i oni nie wiedzą, jak to się dzieje, że im wpadają między nogi. W odwrotnej sytuacji również zalecam nieusprawiedliwianie osoby zdradzającej,
a to z kim, to już tak naprawdę, czy to jest ważne. A w 2015 roku temat tego związku powrócił w łamach prasy kolorowej, ponieważ okazało się, że pani Katarzyna otrzymała rozwód kościelny, o czym jej mąż miał nawet nie wiedzieć. Były mąż w sensie. W międzyczasie wzięła udział w pierwszej edycji Tańca z Gwiazdami, tańczyła z Marcinem Hakielem i zajęli czwarte miejsce, ale później wraz z Hubertem Urbańskim, a także Piotrem Gąsowskim prowadziła ten program przez wiele edycji. Warto jeszcze dodać, że pani Katarzyna także śpiewała od 1998 roku, nagrała 6 albumów studyjnych, a w 2009 roku wystąpiła nawet w preselekcjach do Eurowizji, ale została zdyskwalifikowana za złamanie regulaminu, bo zaśpiewała piosenkę podczas Tańca z Gwiazdami. Nagradzana była często i gęsto, bo publiczność ją kochała. Tańczne show prowadziła do 2011 roku, a później wzięła udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo i zasiadła w jury. Przestała w nim zasiadać dopiero, gdy dyrektorem Polsatu został Edward Mistrzak. Pani Katarzyna jest także wziętą aktorką dubbingową. Bardzo przeżyła odejście swoich ukochanych rodziców. Jej mama zmarła na nowotwór w 2008 roku. Niestety informacje o nim rodzina dostała dopiero, gdy był już w zaawansowanym stanie, a rokowania były bardzo słabe. Kilka dni po śmierci mamy pani Katarzyna prowadziła Taniec z Gwiazdami, ale nie dała po sobie poznać, że wydarzyła się w jej życiu tak wielka tragedia. A już rok po śmierci mamy jej życie weszło na prawdziwie dobre tory. Poznała wtedy swojego obecnego męża Marcina Łopuckiego. I nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Najpierw się przyjaźnili, ale z biegiem czasu dostrzegli, że są dla siebie stworzeni i zaczęło im na sobie naprawdę zależeć. Piękna, zmysłowa kobieta, gwiazda spełniona zawodowo, symbol kobiecości, seks appealu, marzenie mężczyzn, a przy tym taka normalna, ciepła, szczera, opiekuńcza, mówił o ukochanej Marcin Łopucki. Para zaręczyła się na Helu, gdy spacerowali z psem. Postanowili, że oprócz ich dwójki i zwierzaków przydałoby się także dziecko. Jednak to był kolejny problem, z którym pani Katarzyna musiała się zmierzyć, bowiem para długo zmagała się z niepłodnością. Starali się o potomstwo, ale te starania nie przynosiły efektów. W końcu, gdy aktorka miała 41 lat, na świecie pojawiła się ich córka. Ja się nigdy nie poddałam, przyjmowałam z pokorą kolejne nieudane próby i wiedziałam, że dopóki mój wiek biologiczny i stan zdrowia pozwolą, warto walczyć o swoje szczęście i spełnienie rodzinne. Wcześniej za każdym razem była ta nadzieja i w którymś momencie po 3, 4, po prawie 5 miesiącach najdalej jednak okazywało się, że to jeszcze nie tym razem, że jeszcze się nie uda. Dziś medycyna stoi na wysokim poziomie i pomaga w przypadkach beznadziejnych. U mnie zabieg in vitro się nie udał, ale potem zaszłam w ciążę. Córeczka pojawiła się na świecie drogą naturalną, mówiła w rozmowie z Dobrym Tygodniem. Alicia była wyczekiwana i wymarzona. Nigdy nie straciłam nadziei, dodawała w gali. Jednak to nie jedyne dziecko, które para wspólnie wychowywała, bowiem pan Marcin w wieku 21 lat został ojcem bliźniaków Dawida i Pauli. I to właśnie Paulą małżonkowie wspólnie się zajmowali. Dzisiaj cała rodzina ma ze sobą świetne relacje. Z normalnej, rodzinnej miłości, to jest dla nas drogocenna więź i miłość, o którą dbamy wszyscy, ja i mój mąż, bo w dzisiejszym zabieganym świecie rodziny nie mają dla siebie czasu i bardzo często tę najcenniejszą wartość tracą. Staramy się żyć tak, żeby mieć przede wszystkim najpiękniejsze wspomnienia, nasze wspólne, rodzinne, razem zwiedzać świat, spędzać wolny czas. Jestem dla mojej starszej córki mamą. Kocham ją tak samo jak moją młodszą córkę i my bardzo się w życiu wspieramy. Wiem, że takie podejście nie jest częste, ale w naszej rodzinie tak właśnie jest. Alicia wychowuje się w rodzinie, która nie zna histerii, agresji czy cichych dni. Nasz dom jest pełen pogody, ciepła i poczucia humoru. Natomiast pani Katarzyna jakiś czas temu schudła mocno, ponieważ przyznała, że po urodzeniu córki było jej trudno wrócić do figury, ale kiedy właśnie przeszła metamorfozę, ktoś postanowił to wykorzystać i wykorzystał jej wizerunek do reklamowania preparatów na odchudzanie, które w ogóle nie działały. Aktorka prosiła, by ją z tym preparatem nie łączyć, że ona nie ma z tym nic wspólnego, przekonywała, ale jednak sporo osób zarzucało jej, że reklamuje środki, które
nie działają. I choć sama faktycznie w wielu reklamach wzięła udział, chyba tą najpopularniejszą, o której często się wspomina, jest reklama pasztetu. Było to w czasie, kiedy pani Katarzyna była w Tańcu z Gwiazdami, więc reklama miała być taneczna, a pani Katarzyna tanecznym krokiem wcinała kanapkę z pasztetem właśnie. No i wiecie, no reklama sama w sobie była dość przaśna, ale pani Katarzyna przekonuje, że drugi raz dzisiaj wzięłaby udział w niej, ponieważ bardzo dobrze się bawiła i jej zdaniem była okej. Natomiast ci bardziej niemili nazwali panią Katarzynę później królową pasztetu. Dzisiaj wiem, że pani Katarzyna ma bardzo duże grono oddanych, wiernych fanów. Chociażby w Twoja twarz brzmi znajomo, bardzo wiele osób ulubiło ją w fotelu jurorskim i nawet kiedy kolejny skandal wybuchł, a pan Bartek Kasprzykowski, mąż Tamary Arciuch, która brała udział w tym programie, przyznał, że jego zdaniem pani Katarzyna nie ocenia obiektywnie i sprawiedliwie, to wielu fanów i nie tylko wstawiło się za nią. Na przykład, kiedy została również usunięta z tego programu, w geście protestu odszedł z niego Piotr Gąsowski. Była wtedy dość duża afera, jak pamiętacie, więc widać, że pani Katarzyna nie tylko wśród publiczności, ale i w środowisku cieszy się dużym uznaniem. W ostatnim czasie mogliście ją oglądać w dość popularnych filmach Kogel Mogel 3 i 4, a nawet 5, gdzie właściwie zagrała jedną z głównych ról. U boku Macieja Zakościelnego. Dajcie znać, czy widzieliście ten film, czy Wam się podobał. Ja Wam tutaj kiedyś nawet polecałam pewne fragmenty, więc jestem ciekawa, czy do tej pory zobaczyliście, bo już pojawił się na różnych serwisach streamingowych. Dajcie znać, co sądzicie o karierze pani Katarzyny. Dajcie znać oczywiście, o kim jeszcze powinnam zrobić odcinki. Wszelkie pozdrowienia dla Waszych bliskich, moich bliskich, dla bliskich pani Katarzyny. Kogo chcecie, możecie w komentarzach zostawiać. Liczę na to, że tam się spotkamy. A również zapraszam na kolejne odcinki z moim udziałem, ale przede wszystkim z udziałem gwiazd, o których Wam opowiem. O kim chcielibyście, bym powiedziała? Może o jakiejś relacji? Może jakiś odcinek z cyklu Ostatnie Chwile? Dawajcie znać, moi drodzy. Czekam na Was tutaj niezmiennie. Bez Was nie ma to sensu. To również się nie zmienia. Także do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, buziaki ślę.